Wiadomości z Małopolski. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nowy projekt Po pierwsze rodzina. Jest on skierowany do małopolskich rodzin, zarówno tych biologicznych, jak i adopcyjnych i zastępczych. W ramach projektu powstanie 5 poradni świadczących kompleksowe wsparcie specjalistyczne na terenie całej Małopolski. Poradnie rodzinne mają powstać na terenie całego województwa małopolskiego w 5 lokalizacjach. Między innymi będzie to Tarnów, ale chcemy objąć tak naprawdę całe województwo i w każdym subregionie na terenie Małopolski taka poradnia ma powstać. Dlatego organizujemy też spotkania z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się wsparciem rodzin, ale też tej rodziny zastępczej. Chcemy z nimi porozmawiać na temat tego projektu, też pokazać i powiedzieć, jakie mamy oczekiwania. W Tarnowie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące nowego programu z udziałem Marty Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego oraz z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Ośrodek ten zostanie liderem projektu Po pierwsze rodzina. Obecnie poszukuje organizacji chętnych do współpracy. Chcielibyśmy zbudować taką sieć organizacji pozarządowych, które mają już doświadczenie pracy z rodziną, ale chcą rozwijać tą swoją ofertę w oparciu o większe możliwości, które daje dofinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski. Dzięki temu będzie można zwiększyć zasoby kadrowe, dotrudnić specjalistów różnego typu, psychologów, pedagogów, terapeutów, po to, żeby w taki kompleksowy, pełny sposób odpowiadać na potrzeby rodziny. Projekt ma odpowiadać na realne potrzeby małopolskich rodzin. To nie tylko wsparcie psychologiczne, ale także na przykład wsparcie prawne, mediacje czy warsztaty i turnusy wyjazdowe dla rodzin. Chciałabym, żeby to wyglądało tak, że rodzina, która potrzebuje pomocy, która tak naprawdę często nie wie, jakiej pomocy potrzebuje, przychodzą do takiej poradni, opowiadając swoją historię, mówiąc o swoich potrzebach, zostanie odpowiednio nakierowana ta jej droga, którą będzie musiała przebyć, terapeutyczna, będzie jej wskazana i po prostu zostanie ta rodzina zaopiekowana. Wartość projektu to około 20 milionów złotych. W większości zrealizowany zostanie on dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski. Plan zakłada, że pierwsze rodziny będą mogły skorzystać z pomocy już w lipcu przyszłego roku.